Bo transmitujemy na żywo, zobaczymy jaki jest internet. Lecimy sobie spontanicznie tutaj z festiwalu słowiańskiego w koło Polanicy Zdrój. No i słuchajcie, ja tu tak nic nie mówię, kto tu koło mnie siedzi. Witamy serdecznie ponownie tutaj pana Romana Nachta, który zaszczycił nas tutaj na tym stoisku i słuchajcie, zaczęliśmy robić wywiad. Ale był tak straszny hałas, że no nie mogliśmy się skupić. Zrezygnowaliśmy, bo nie chcieliśmy wam naruszyć trąbki usznej. Dokładnie. Więc teraz mamy nadzieję, że ten odbiór jest w porządku, że ten internet nam działa. I tak chociaż parę słów dla was, bo wiadomo, czasy są jakie są, nie wiadomo co będzie za 3 minuty, za 5, nie no tutaj za 3 minuty to może burza, chociaż ona tutaj się tak nam, tak to jak wygląda. To się mówi, krąży. Ale my tutaj, o proszę, mamy już 2 lajki. Także, nie no, wspaniale, w końcu jesteśmy. Mieliśmy tutaj rozmawiać, co tam na te nowe czasy i w ogóle. Także już tutaj dajemy taką poradę, żeby żyć chwilą, bo tutaj taką długą mieliśmy właśnie rozmowę. Panie Romanie, coś jeszcze od pana, bo tak ja tutaj... To dobre pojęcie jest, żeby żyć chwilą. Życie składa się z chwil. Każda chwila jest kromeczką chleba powszedniego, który dajesz nam ojcze, prawda? Bóg jest energią, Stwórca jest energią, my jesteśmy karmieni energią. Każdy dzień ma swoją własną energię, dostarcza nam informacji i my tymi informacjami powinniśmy żyć. Starożytni Rzymianie mówili carpe diem, korzystaj z dnia. Jak mamy skorzystać? Tą energią, którą jesteśmy karmieni, zobaczyć jak ona nam służy, czym nam służy, jak nas wzmacnia, nawet jak tam są niemiłe wydarzenia w danym dniu. Bierzemy to jako informację, a nie jako coś, co nie powinno się nam wydarzyć, tylko pytamy się informacji, czego chcesz mnie nauczyć. Czego uczymy się w danej chwili. Jak tak będziemy żyć, będą dzień za dniem będzie mijał szybciej, każdego dnia się wzbogacamy i jak mówił pewien wielki guru, aleluja i do przodu. Dokładnie się tak śmiejemy, bo ale dokładnie to mówimy. Łączę jeszcze raz, już tutaj, no dobra. Tu mamy pierścień słowiański. Pierścień słowiański. Tak, i tutaj właśnie jest. Zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. To jest pierścień słowiański. Nowość. To można sobie położyć pod poduszkę, pod materac. To może leżeć na stole w salonie, czy tu siedzimy dookoła. Za chwilę odlatujemy, kochani. Słuchajcie, będziecie mieć na żywo, właśnie trzymają nam namiot. To się nazywa ekstremalne nagranie. Może to jest antysłowianizm tutaj. Tak, tutaj pokazujemy fajną, energetyczną rzecz. Tak, a my siedzimy tu za tarczą. Tamci mają tarczę Dawida, my tarczę słowiańską. I razem się chronimy przed tornado. I jeszcze tego rodzaju zjawiska, które nam pokazują, co się dzieje w nas. To się nazywa wiatr przed burzą i to coś w tym jest, bo w zasadzie ciągle mamy jakiś wiatr przed burzą. Tak. To jest tak do nagrania. I to chodzi o to właśnie, że świat zewnętrzny zawsze nam służy jako lustro. Tak. Lustro Kozyriewa i pokazuje nam, co w nas się dzieje, to samo dzieje się na zewnątrz. Nas irytują, nas tu denerwują, my reagujemy gwałtownie i tu są właśnie takie sceny w tej chwili. Mimo to trzeba żartować, nie być śmiertelnie poważnym i kłaść sobie pod materac. Słowiański. Albo na głowę można sobie kłaść, wianek. Można sobie wziąć na głowę jako wianek, tak. I można pod materac sobie położyć i na pewno sprawy seksualne ulegną drastycznej zmianie. Tym bardziej, że robiony był w pełni, w dosku pały ten pierścień. O, słyszycie, także tutaj jeszcze w temacie. A ja jeszcze sam będę musiał wypróbować. Nie ma problemu. Będziemy potem zbierać recenzje, jakby coś. Tak, jest. Trzeba będzie iść do spowiedzi. Trzeba dobiega końca. A było tak ładnie, słuchajcie, akurat... No już pytanie, gdzie można kupić, no u nas. Tutaj w S-opozycji. Zobaczymy się jeszcze na pewno. Dokładnie. No właśnie, mamy tutaj różne plany, zobaczymy w praktyce, ale słuchajcie, właśnie możecie zobaczyć, to co teraz się dzieje u nas na stoisku, to tak wygląda. Tak wyglądają właśnie dzisiejsze czasy. Ktoś do nas mówi, zwiewajcie stąd. Co chwilę przeszkadzają nam w naszych pozytywnych energiach, w naszych działaniach, ale zobaczcie, my się nie poddajemy. Za chwilę by tutaj trąba przyszła, ale wynikło naszego
Bardzo tak. Ci dziękuję. Zobaczymy się w lepszych warunkach. Patrzcie nagranie. Rolek, strasznie Ci dziękuję za to, bo to tam wszystko chyba się zrobiła. Słuchajcie, tak wygląda teraz nasz namiot. Tak wyglądają stoiska, ale skoro już nagranie miało tylko jakie miało, to ciągle się właśnie z takimi zmagamy. Cieszę się, że udało mi się złapać pana Romana. Nie wiem, jak będzie zresztą wywiadu. Na razie część namiotu jest Teraz próbujmy nagranie wyłączyć, a chyba się nam właśnie rurka złapała, wiesz? I harmonia. Poczekaj, muszę wyłączyć nagranie. Muszę za to skończyć. Ale nie ma nic trudnego dla chcącego. Już tu zaraz zabezpieczam. Ja to utrzymam.